Dzień dobry, z tej strony Bartek Popiel i z tego nagrania dowiesz się, jak się uczyć definicji. Aby nauczyć się definicji, aby wiedzieć, co ona dokładnie oznacza, aby umieć ją później sobie odtworzyć na egzaminie, przede wszystkim bardzo ważne jest to, żeby ta definicja była przez Ciebie zrozumiała. Ty musisz zrozumieć, czego Ty w ogóle się uczysz. Wiele osób właśnie ryje różnego rodzaju definicje na blachę i ja wiem, że są profesorowie, którzy tego wymagają, ale znacznie łatwiej będzie Ci nawet odtworzyć daną definicję słowo w słowo, jeżeli będziesz po prostu wiedział, czego Ty się w ogóle uczysz. Pierwszą rzecz, którą należy zrobić, to opowiedz sobie tą definicję jakimiś prostymi słowami. Wytłumacz to tak, jakbyś miał koło siebie 5-letnie dziecko i musiałbyś mu wytłumaczyć daną definicję. Gdyby przyszedł do Ciebie kuzyn, kuzynka, brat, siostra, ktoś, kto ma 5-6 lat i by się Ciebie zapytał, co to oznacza spółka komandytowa, albo co to jest spółka z o.o., albo kto to jest przedsiębiorca, czy różnego rodzaju inne definicje, to jakbyś mu to wytłumaczył w taki prosty sposób, tak żeby to było zrozumiałe dla takiego 5-letniego dziecka. Więc musisz znaleźć jakieś proste przykłady, jakieś proste definicje, jakieś porównania. Jak potrafisz to komuś wytłumaczyć, to z automatu sam o wiele lepiej te informacje zapamiętujesz. Możesz sobie także zrobić jakąś prostą mapę myśli albo jakiś komiks, po prostu jeżeli to jest dłuższa definicja, to możesz ją rozłożyć na jakieś mniejsze elementy. Więc pierwsza rzecz, która jest niezwykle istotna, to jest zrozumienie, a najłatwiej to jest zrozumieć podając różnego rodzaju przykłady, czy przekładając daną definicję na jakiś prostszy język. Kolejny punkt, który pomoże Ci w zapamiętywaniu różnego rodzaju definicji, to porównania. Czyli porównujesz sobie definicję danego zjawiska, jak to wygląda na przykład, czy to w Polsce, zależy czego się uczy, czy to jest fizyka, czy chemia, czy ekonomia, czy cokolwiek innego, no to w zależności od przedmiotu będzie to wyglądało nieco inaczej, ale zawsze daną rzecz, której się uczymy, możemy z czymś porównać. Przykładowo, jeżeli uczyłbyś się definicji układu pokarmowego człowieka, to znacznie szybciej go zapamiętasz, jak porównasz go sobie z układem pokarmowym u słonia. Ja wiem, że możesz mieć takie obiekcje, że no ale jak to przecież dodaję sobie jeszcze dodatkowe informacje do zapamiętania, no ale rzeczywiście nasz mózg działa tak, że łatwiej wychwytuje różnice, tak? Czyli uczysz się wtedy, że u człowieka występuje to i to, a u słonia tego nie ma. Z kolei u słonia w układzie pokarmowym występuje to i to, a my jako ludzie tego nie mamy. I możesz sobie to porównać, nasz układ pokarmowy z układem pokarmowym słonia, krowy czy jakiegoś innego zwierzęcia. A jeżeli masz do zapamiętania definicję, na przykład spółki z o.o., czym jest polska spółka z o.o., to też łatwiej ją zapamiętasz, jak porównasz sobie to na przykład z brytyjską spółką LTD. Czyli w polskiej spółce z o.o. mamy rzeczy 1, 2, 3, 4, a w angielskiej LTD tego nie mamy. Z kolei tam mamy punkty takie jak 4, 5, 6, a u nas tego nie ma. Czyli wyłapujesz, jakie są punkty wspólne oraz co ma polska spółka z o.o., a czego nie ma brytyjskie LTD oraz co ma brytyjskie LTD, a czego nie ma w polskiej spółce z o.o. I przez takie porównanie te informacje znacznie lepiej się utrwalają. Kolejny punkt, który jest niezwykle istotny i gdybym miał Cię prosić o zapamiętanie tylko jednej rzeczy z całego tego nagrania, to byłby to właśnie ten punkt, a mianowicie przypominanie. Trenuj przypominanie, a nie lepsze zapamiętanie, nie lepsze czytanie. Wiele osób, jak uczy się różnego rodzaju definicji, no to biorą sobie tablet, kartkę, komputer, jakieś notatki, książki i czytają w kółko tą definicję. Tylko czytanie w koło tej samej definicji sprawia, że Ty lepiej czytasz, że w Twoim mózgu aktywowane są obszary odpowiedzialne za coraz lepsze czytanie, a nie za to, żebyś Ty coraz lepiej tą definicję zapamiętał. Ponieważ jeżeli na egzaminie potrzebujesz odtworzyć coś z pamięci, to ćwicz to, czego potrzebujesz. To jest tak samo jak z nauką języka obcego. Jeżeli chcesz lepiej mówić po angielsku, to musisz dużo mówić. Jeżeli chcesz lepiej pisać, to musisz więcej pisać. Jeżeli chcesz więcej rozumieć, no to musisz więcej słuchać danego języka, tak? Tak to wygląda. Więc jeżeli na egzaminie masz odtwarzać coś z pamięci, to podczas nauki też bardzo ważne jest to, żebyś starał się jak najwięcej rzeczy wydobyć ze swojej pamięci. Czyli opowiedz komuś daną definicję, spróbuj ją przepisać z pamięci. To też zweryfikuj jakby ile wiesz, a gdzie są jakieś luki, gdzie Ci czegoś brakuje. I za chwilę przejdziemy do kolejnego punktu, w którym powiem Ci, jak wypełnić właśnie te rzeczy, na których na przykład troszeczkę się wyłamujesz. Więc przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie zaangażuj inne zmysły. Jeżeli chcesz lepiej zapamiętać daną definicję, to zaangażuj inne zmysły. Na przykład możesz sobie daną definicję zaśpiewać. Znajdź sobie jakąś melodię. To może być Wlaskotek na płotek, albo Siała baba mak, albo cokolwiek innego, ale zaśpiewaj sobie tą definicję pod jakąś melodię. Ponadto możesz zaangażować ruch, czyli przemieszczaj się, że jak uczysz jakieś definicje, to pokazuj coś rękami, nogami, zrób krok, odwróć się, schyl się, tak przykutnij i wtedy jakby też jest zaangażowane Twoje ciało, dzięki czemu no jakby odgrywasz trochę taki teatrzyk, ale cała definicja jest lepiej zapamiętana. Możesz pokazywać coś, tworzyć jakieś gesty i to wszystko powoduje, że informacje są lepiej utrwalane. To teraz zróbmy konkretny przykład. Nauczymy się definicji, czym jest rozwód. I teraz na początku tą definicję przeczytam, a później przejdziemy przez te wszystkie rzeczy, które omawiałem w tym całym materiale, ok? I możesz to zrobić razem ze mną, dzięki temu też przy okazji nauczysz się, jaka jest definicja rozwodu. No i teraz tak. Rozwód jest to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód, oprócz owdowienia i unieważnienia małżeństwa, jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo. Wśród rozwodów możemy wyróżnić dwa typy. Rozwód z orzekaniem o winie, kończący małżeństwo z winy któregoś z małżonków. W takim przypadku sąd może zasądzić alimenty od osoby, przez którą ustaje związek małżeński, na korzyść poszkodowanej osoby. Oraz rozwód bez orzekania o winie, za porozumieniem stron. W tym przypadku małżonkowie zrzekają się praw roszczeniowych w stosunku do drugiej osoby. I jak widzisz, jest to dosyć długa definicja, ale przejdźmy teraz przez jej poszczególne elementy, żebyś wiedział, jak to wszystko zapamiętać, czyli rozbijemy to na części pierwsze. Czyli rozwód jest to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego. I teraz tak, rozwiązanie, czyli tak jakbyś coś rozwiązywał, jakiś wielki supeł ważnego, czyli możesz pokazać tak, że coś jest ważne. Związku małżeńskiego to możesz pokazać, wiesz, tak jakby się para jakaś przytulała, związku małżeńskiego przez sąd. I jak jest przez sąd, to możemy stać tak na baczność, ponieważ nawet w filmach jest pokazane coś takiego, że jak wchodzi sędzia na salę, no to jest komunikat, proszę wstać, sąd idzie, tak? I wtedy wszyscy wstają. Więc możesz właśnie pokazać takie elementy, czyli mamy rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd, tak? I zobacz, już samo to, że dodałem jakieś gesty, powoduje, że ta informacja jest o wiele lepiej zapamiętana w mojej głowie. I teraz mamy dalej, czyli przez sąd, na żądanie. I teraz jak możemy pokazać na żądanie? Na przykład może być jakiś telefon na żądanie albo taksówka na żądanie, tak? Czyli możemy, że przez sąd, na żądanie, i że jakbyśmy wybierali jakiś numer, czyli na żądanie jednego lub obojga małżonków, tak? Czyli mamy pokazanie czegoś takiego, czyli mamy przez sąd, na żądanie jednego lub obojga małżonków. I to mamy koniec tego pierwszego zdania. I mamy drugą część tej definicji, czyli rozwód, oprócz owdowienia i unieważnienia, jest jedną z okoliczności kończących związek małżeński. I teraz jak to pokazać? Czyli rozwód oprócz owdowienia, czyli możemy owdowienie pokazać, że ktoś płacze nad czyimś grobem, tak? No bo umarła mu żona albo mąż, no to jest nam wtedy smutno, no i płaczemy. No pewnie są tacy, co się cieszą też, tak? No ale przynajmniej nie dają tego po sobie poznać. Czyli rozwód oprócz owdowienia i unieważnienia. Tak jakbyśmy brali jakąś kartkę, jakbyśmy ją targali. To jest dla mnie nieważne, ja to targam, deptam, tak? Właśnie jeszcze można dodać taki gest, czyli rozwód oprócz owdowienia i unieważnienia jest jedną z okoliczności. Teraz jak możemy pokazać okoliczności? Z czym to się kojarzy? Z czym to się rymuje? Do czego to jest podobne? No na przykład mnie słowo okoliczność kojarzy się po prostu z jakąś okolicą. Jakbym się rozglądał po okolicy i czegoś szukał. Czyli mamy tak, rozwód oprócz owdowienia i unieważnienia jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo. Po prostu, tak, że coś się kończy. Kończących małżeństwo. I tyle. Zróbmy powtórkę całej pierwszej części. Rozwód jest rozwiązaniem, tak jakbyśmy coś rozwiązywali, ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Ok? Czyli tu mamy tą pierwszą część. I dalej. Rozwód oprócz owdowienia lub unieważnienia jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo. No i tyle. W zasadzie dzięki temu, przez to, że dodaliśmy te gesty, ta informacja jest o wiele lepiej zakodowana w naszej głowie. I teraz pokażę Ci, jak zapamiętać dalszą część tej definicji. Wśród rozwodów wyróżniamy dwa typy. Rozwód z orzekaniem o winie i rozwód bez orzekania o winie. Rozwód z orzekaniem o winie to jest rozwód kończący małżeństwo z winy któregoś z małżonków. W takim przypadku sąd może zasądzić alimenty od osoby, przez którą ustaje związek małżeński, na korzyść poszkodowanej osoby. Wyróżniamy także rozwód bez orzekania o winie, czyli za porozumieniem stron, i w takim przypadku małżonkowie zrzekają się praw roszczeniowych w stosunku do drugiej osoby. W tym przypadku, żeby zapamiętać, że rozwód może być z orzekaniem o winie albo bez orzekania o winie i za porozumieniem stron, warto dodać konkretny przykład, bo często te definicje są właśnie tak napisane, takim prawniczym językiem, a chodzi o to, żeby pod to podłożyć realną sytuację z życia. Zatem mamy prosty przykład. Był sobie pan Józek, który zdradzał swoją żonę Halinę. Halina zażądała rozwodu. Mało tego, jeszcze udało jej się wysądzić alimenty, czyli będzie dostawała od swojego męża alimenty w wysokości, już byłego męża, w wysokości 2000 zł miesięcznie, ponieważ to ona jest poszkodowana, a małżeństwo zostało zakończone właśnie przez przewinienie pana Józka. I to mamy konkretny przykład. I kolejny przykład rozwodu to jest rozwód za porozumieniem stron, kiedy para po prostu rozstaje się, ale nie mają do siebie żadnych roszczeń. Nic, żadne od nikogo nic nie chce, on nic nie prosi. I teraz podłóżmy pod to konkretną sytuację. Siedzi sobie przy kolacji Józek i Halina i nagle Józek mówi: słuchaj Halina, my nie spędzamy razem czasu, nie mamy wspólnych pasji. Mnie się wydaje, że ja już nie czuję do Ciebie tego, co kiedyś czułem i mam też wrażenie, że z Twojej strony jest dokładnie to samo. I Halina stwierdza, stwierdza: tak, Józek, nie wydaje się dokładnie to samo, chyba nie ma sensu, żebyśmy dalej byli razem. No to rozwiedźmy się, każdy z nas będzie po prostu szczęśliwszy osobno, no bo taka wegetacja nie ma sensu. No i rzeczywiście idą do sądu, biorą rozwód, dzielą sobie majątek między siebie, Halina bierze sobie mieszkanie, Józek sobie bierze samochód, dzielą jakieś tam wspólne pieniądze, oszczędności, każdy z nich się rozstaje i wszystko jest w zgodzie. No i do tej pory byli razem, ale teraz już nie są. No i nie ma żadnych alimentów, żadnego sądzenia się o majątek i tak dalej. Po prostu rozwiedli się za porozumieniem stron. I takie obrazowe pokazanie tej definicji jest o wiele prostsze. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobało Ci się to nagranie. Zatem pamiętaj, żeby porównywać, żeby zrozumieć daną definicję, żeby angażować ruch, głos, zaznaczać głosem jakieś ważne wyrazy w danej definicji. I jeżeli chcesz dostawać więcej tego typu informacji, to pamiętaj, żeby subskrybować ten kanał. Ponadto co jakiś czas odbywają się bezpłatne szkolenia na żywo, na których robimy bardzo ciekawe ćwiczenia. Tam są rzeczy, których nie będę nagrywał na pewno, ponieważ to już są troszeczkę bardziej zaawansowane takie techniki. Natomiast jeżeli chciałbyś się poznać, to link do takiego wydarzenia znajdziesz w opisie do tego nagrania. Kliknij tam, zapisz się i zorientuj się, kiedy odbędzie się najbliższe takie spotkanie. Tam naprawdę dzieją się wspaniałe rzeczy. Mam nadzieję, że tym nagraniem zachęciłem Cię do tego, żeby na takim szkoleniu się pojawić. Pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia w kolejnych nagraniach oraz na szkoleniach na żywo. Trzymaj się, hej!